Monika Sułkowska, witam i zapraszam Państwa na podsumowanie tygodnia. Na wieść o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 600 milionów euro z Unii Europejskiej na najbliższe lata rozgorzała dyskusja w środowiskach przedsiębiorców o tym, iż tych pieniędzy jest stanowczo za mało. A jeśli jest ich za mało, to istniała realna groźba, że miejscowości poza Wrocławiem, w tym Wałbrzych, otrzymają unijnego finansowego wsparcia jeszcze mniej. Informacja o przyznaniu dla Dolny Śląsk 1 600 milionów euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik no nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. Urząd Marszałkowski ostro po tych informacjach zabrał się do pracy, przyczyniając się znacząco do tego, że minister rozwoju regionalnego dołożyła Dolnemu Śląskowi 370 milionów euro. W tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby wprost dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalemajem na czele. Teraz kolejna mrówcza praca i lobby naszych przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim o to, by pieniędzy tych ściągnąć jak najwięcej do naszego regionu. Na pewno bardzo jest ważna aktywność, w ogóle pomysły i to jest jakby gwarancja tego, co tu się dzieje w aglomeracji wałbrzyskiej i rzeczywiście został wyzwolony taki duch na tak, do przodu, żeby to realizować. Natomiast rzeczywiście trzeba pilnować interesów i chcę powiedzieć, że każdego dnia na zarządzie, kiedy stawiana jest sprawa Wałbrzycha, to niekiedy słyszę od kolegów znowu Wałbrzych, więc to i próba jest czasami, no, żeby przynajmniej zmniejszyć środki, a czasami przesunąć to na nie wiadomo kiedy. Więc na pewno trzeba tam trzymać swoją rękę i nigdy nie myślałem, że od kuchni, że pilnowanie tych spraw wałbrzyskich tak naprawdę może się odbywać dopiero w łonie zarządu, a nie na sali sejmikowej. To jest prawda i to jest dla nas nauczka przy wszelkich innych koalicjach w przyszłości, bez względu na szyldy polityczne. Geograficznie powinniśmy zawsze tutaj kierować się w stronę takiego kandydata. Wydawać by się mogło, że podział finansów na Dolnym Śląsku na poszczególne miejscowości przebiega prosto i bez problemów. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, jest to długi i żmudny proces. Poznawanie obyczajów, historii i zabytków frankofońskich, smaczny poczęstunek i konkurs wiedzy. Tak wyglądał Tydzień Kultury Francuskiej, który miał miejsce w Wałbrzychu. Księgarnia Językowa Pol Anglo wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprosili na obchody uczniów i wychowawców szkół z regionu. Była to również okazja na poznanie podstaw gramatyki i fonetyki języka francuskiego. Bardzo lubię, kiedy uczniowie i nauczyciele przychodzą do księgarni, do miejsca, gdzie nie tylko sprzedajemy książki, ale również promujemy kulturę francuską. Jesteśmy księgarnią edukacyjno-językową, więc taki mamy cel i takie mamy zadanie, żeby do Wałbrzyszan dotrzeć. Goście zaproszeni na obchody mieli okazję wysłuchać prezentacji związanej z kulturą francuską, dowiedzieć się, z czego słyną kraje frankofońskie, poznać zabytki, atrakcje oraz postaci związane z Francją i jej koloniami. Dowiedzieli się również o mnogości dialektów języka francuskiego, który staje się coraz modniejszy w naszym kraju i powoli dogania popularnością angielski i niemiecki. Ten język jest tak samo łatwy lub tak samo trudny, jak każdy inny język. Trzeba mu poświęcić trochę czasu, trzeba go pokochać. Na pewno język angielski na początku wydaje się łatwy, bo jest powszechny, wszędzie go słyszymy. Natomiast ci, którzy mają trochę cierpliwości, którzy nie zrażają się pierwszymi niepowodzeniami, pokochają język francuski. Nie są pas toujours apprécié par les polonais, parce qu'il y a des escargots et les cuisses de grenouille. Także w Wałbrzychu możemy zaobserwować mocne wpływy kultury frankofońskiej. Po wojnie przyjechało tutaj wielu mieszkańców Francji, którzy musieli dostosować się do nowych realiów. Jednym z nich był pan Robert, który do Wałbrzycha trafił w 1947 roku jako młody chłopiec. Na ulicy, gdzie zostaliśmy umieszczeni, owszem, mieszkanie przyzwoicie, to była ulica Krakowska. Właściwie mieszkali sami Niemcy jeszcze, byli. I dużo Żydów, którzy tutaj, no, sporo ich było. Natomiast Polaków było bardzo mało, szczególnie tych z Francji. Myśmy właśnie tęsknili za tymi, co można było porozmawiać i w ogóle się czuć inaczej, bo czuliśmy się bardzo wyobcowani.
to był wielki. Jak długo trwała ta asymilacja, uczenie się języka? O, to trwało dość długo, ale w tym wieku, 15-16, człowiek się uczy szybko i asymiluje, więc z biegiem czasu to no, przyszła nauka, liceum, prawda, no, kontakty różne, no i ta asymilacja powoli, acz z trudem, następowała. Uczestnicy mogli wykazać się również wiedzą o Francji. W tym celu przeprowadzono konkurs w formie testu z pytaniami zamkniętymi. Nie zapomniano również o ważnym aspekcie kultury francuskiej, czyli kuchni. Goście księgarni językowej zakosztowali zatem w serach, zupie cebulowej oraz ciepłej tarcie z warzywami. Dzisiejsze spotkanie jest związane z mobbingowaniem pracowników na terenie Wałbrzycha i okolic. Ma to oczywiście związek z sytuacją na rynku pracy. To znaczy pracodawcy rzeczywiście uważają, że przy tak słabym rynku pracy po prostu zwyczajnie im wszystko wolno. Posługują się wszelkimi możliwymi sposobami, żeby pracowników dręczyć. Od wulgaryzmów, które padają z ich strony, po systematyczne, codzienne przypominanie, że na Państwa miejsce czekali 5-10 osób. I w związku z tym, że rzeczywiście w Wałbrzychu zaczyna się taki duży problem, ja Państwu powiem o działaniach, które już podjęłam. Na tapecie u posłanki Prawa i Sprawiedliwości znalazło się m.in. uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Rzeczywiście przez kilka miesięcy pracownicy przychodzili, pokazywali, jak funkcjonuje to uzdrowisko. Od zwolnień, prawda, i przyjmowania no, koleżanek i kolegów niestety z Platformy Obywatelskiej, po właśnie mobbingowanie. Szczególną postacią jest pani dyrektor biura, pani poseł Brzygłockiej, ponieważ bywamy na tych samych spotkaniach w godzinach dopołudniowych. To znaczy, jeżeli pani poseł nie może, jej dyrektor biura, pracownica uzdrowiska Szczawna-Zdrój, również jest w godzinach pracy na tych spotkaniach i rzeczywiście to już zaczyna być problematyczne. Ponadto posłanka Zalewska, jak to sama mówi, popełniła pismo do ministra skarbu w sprawie rzekomych nieprawidłowości w uzdrowisku. W czasie kontroli wyszły kolejne rzeczy i Państwowa Inspekcja Pracy rozszerzyła jeszcze swoją kontrolę. W związku z tym ja nie ukrywam, że proszę pana ministra o kilka kwestii. Niestety musi to mieć formę zapytania, pozwolę sobie tylko Państwu przeczytać. Czy ministerstwo jest na bieżąco informowane o sytuacji przedstawionej spółki? Czy docierały do resortu jakiekolwiek niepokojące sygnały zgłaszane przez pracowników? Jeśli tak, to czy ministerstwo w jakikolwiek sposób na nie zareagowało? Czy pan minister wiedział o przeprowadzonych kontrolach w uzdrowisku i zaniedbaniach ze strony prezesa uzdrowiska? Czy ministerstwo jako główny akcjonariusz ma możliwość podjęcia zdecydowanej interwencji w opisywanej sprawie? Jeśli tak, to jak może ona wyglądać i kiedy można się jej spodziewać? Czy ministerstwo zamierza wobec potwierdzonych zarzutów wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec prezesa wskazanego uzdrowiska bądź kadry zarządzającej odpowiedzialnej za powstałą sytuację? Posłanka w ramach swoich kompetencji może zawsze zwrócić się z zapytaniem czy interpelacją w każdej nurtującej społeczeństwo sprawie. A jeśli sprawy dotyczą na przykład wyborców, to u każdego posła można zauważyć wzmożone działania. Gorzej, jeśli posłowie czynią to z politycznych pobudek. A tu zauważyć można m.in. rywalizację między posłankami dwóch ugrupowań. Tak czy inaczej działo się tak od zawsze. Ważne, by choćby cokolwiek na tym skorzystali sami wyborcy. Ma czworo dzieci, 11 wnucząt, 25 prawnucząt i 16 praprawnucząt. Mieszkanka Wałbrzycha Stanisława Brodowska-Obrębska skończyła 102 lata. Dumna jubilatka wciąż jest samodzielna i czuje się świetnie. Planuje już kolejne 103 urodziny. Pani Stanisława urodziła się w 1911 roku. Do Wałbrzycha przyjechała ponad 30 lat temu. Ma czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki. Grono rodzinne jest jednak znacznie większe, gdyż jubilatka jest babcią, prababcią i praprababcią dla 52 osób. Nie, 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 nie
Rzadko kiedy zdarza się, żeby dożyć tak pięknego wieku, więc to przede wszystkim jest nasza duma, nasz autorytet, którym wszystkim się chwalimy, nie tylko wśród rodziny, ale także wśród znajomych. Także to jest, przeżyła jedną wojnę światową, drugą wojnę światową, także przeżyła, ma za sobą wielki bagaż doświadczeń i to jest dla nas autorytet i to jest dla nas właśnie coś ważnego, o co dbamy i pielęgnujemy i tak naprawdę właśnie chcemy to o tym wszystkim powiedzieć. Wydaje się, że cała rodzina długowieczność odziedziczyła w genach. Dzieci pani Stanisławy mają obecnie ponad 80 lat i cieszą się doskonałym zdrowiem. Również jubilatka nie narzeka na dolegliwości. Mieszka sama i wciąż jest bardzo zaradna. Przyjęło opiekunka, posiedziem trochę wtedy godzinę czy półtorej. Ale robota, gotowanie, zakupy, żnią to ja idę. Sama sobie ugotuję, Na imprezę urodzinową, która miała miejsce w hotelu Maria, zostali zaproszeni nie tylko członkowie rodziny. Nie wszystkim udało się zresztą dojechać, gdyż są porozrzucani po całym świecie. Życzenia jubilatce złożyli również członkowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezydent Wałbrzycha. My również dokładamy się do tych ciepłych słów i trzymamy kciuki za kolejne 100 lat w zdrowiu. Złotymi oraz srebrnymi odznakami zasłużonych działaczy uhonorowano członków i przyjaciół Wałbrzyskiego oraz Szczawieńskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Organizacja, która sprawuje pieczę nad ochroną praw klientów, działa w Polsce już od 30 lat. Jubileuszowe zebranie członków Federacji Konsumentów miało miejsce w Wałbrzyskim Ratuszu. Była to okazja na podsumowanie działalności lokalnego oddziału, stowarzyszenia oraz podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie świadomości klientów. Federacja zajmuje się ochroną praw konsumentów, pełniąc rolę doradczą w sprawach kredytowych oraz podczas podpisywania umów na usługi. Przede wszystkim to jest porada, gdzie iść do kogo, jakiej instytucji, w jaki sposób postąpić, napisać podanie komuś, kto nie potrafi, zrobić interwencję, przypilnować tego, a i czasami, prawda, pozew do sądu. Nawet czasem po prostu, jeżeli ktoś poprosi, to rozliczymy PIT. W ramach obchodów 30-lecia działalności organizacji konsumenckiej w Polsce uhonorowano również osoby, które angażują się w misję lokalnego oddziału. Złotymi odznakami zasłużonych obdarowano m.in. Małgorzatę Szulc, dyrektora Szczawieńskiej Biblioteki, byłego burmistrza uzdrowiska Emila Barcińskiego oraz obecnego włodarza Szczawnazdroju Tadeusza Wlaźlaka. Złote i srebrne odznaki za długoletnią działalność przypięto również członkom Federacji Konsumentów. Obchody uświęciły także Światowy Dzień Konsumenta, który przypada na 15 marca. Po poradę i pomoc do lokalnego oddziału stowarzyszenia można udać się do nowej siedziby przy ulicy Limanowskiego 11. Federacja Konsumentów działa również w Bibliotece Miejskiej w Szczawnie-Zdroju. Czteroletnia kadencja wałbrzyskich radnych RWS-ów dobiegła końca 3 kwietnia bieżącego roku. Dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zdecydowano o terminie wyborów na kolejną kadencję. Wybory są ogłaszane na, już wspomniałem, 4-letnią kadencję. Wyboru dokonuje komisja, wybory dokonują mieszkańcy, wybory przeprowadza komisja wyborcza ustanowiona przez prezydenta miasta Wałbrzycha. W uchwale Państwo mają wskazany kalendarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów, w których pierwszą z czynności jest ustanowienie komisji przez pana prezydenta. Kończy się oczywiście na 7 kwietnia zaproponowany przez nas termin przeprowadzenia tych wyborów. Następnymi czynnościami komisji wyborczych jest zarejestrowanie kandydatów, przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania. No i w dniu wyborów, czyli 7 kwietnia, przeprowadzenie tych wyborów do rad wspólnot. 4 kwietnia upływa kadencja rad wspólnot samorządowych. W związku z tym Rada Miejska uchwaliła na 7 kwietnia wybory do rad wspólnot samorządowych. Rady będą, Ryszard Nowak też chciałby wystąpić. Jest to 11 wspólnot i w dniu dzisiejszym głosowanie pokazało to, że radni miasta Wałbrzycha część władzy samorządowej przekazali na najniższy szczebel, z czego się cieszę, bo jednak te rady sprawdziły się w tej kadencji i będą pokazywać, że potrafią samorządnością coś zrobić dobrego dla lokalnej społeczności, z czego ja się bardzo cieszę. I dziękuję radnym, że zagłosowali jednomyślnie i jednogłośnie
za powołaniem nowych jednostek pomocniczych, jakie są Rady Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że tzw. RWS-y pełnią funkcję jednostek pomocniczych Urzędu Miasta, gdzie miejscy radni zobligowani są do pełnienia dyżurów, dzięki którym petenci nie muszą już dojeżdżać do biura rady mieszczącego się w ratuszu i ze swoimi problemami mogą udać się właśnie do dyżurujących w radach wspólnot radnych. Chodziły różne plotki, różne takie głosy, plotkom się nie wierzy, miały być pomniejszone, zlikwidowane. Nie wiem, z czego to wynikało, ktoś taką złą koniunkturę napędzał, ale patrząc po swojej wspólnocie, to pracujemy prężnie od godziny 9 do godziny 20. Inne wspólnoty też pracują. Są wspólnoty, które pracują więcej, może troszeczkę mniej, ale to wynika z harmonogramu pracy, bo część ludzi pracuje, część nie pracuje i to wszystko wynika. A wynik, który dzisiaj zobaczyłem na tablicy 21 za, to jest po prostu dowód na to, że radni chcą tą władzą się dzielić. Sam jestem radny, głosowałem za, żeby po prostu ten najniższy szczebel też docenić, bo w tych ludziach, które są wybierane do jednostek pomocniczych, też ciekawe pomysły drzewią. Ja jestem po prostu zadowolony i dziękuję. Mimo bardzo niskich dotacji wynoszących jedynie 3000 zł rocznie, co daje 270 zł miesięcznie, RWS-u dzięki wsparciu sponsorów w poszczególnych dzielnicach działają prężnie, będąc bardzo ważnym miejscem spotkań społeczności lokalnych. Tych środków na Radę Wspólnot jest bardzo mało, bo to jest 3000 rocznie, więc jak pan tak podzielimy, to jest około 270 zł miesięcznie, a potrzeb jest bardzo dużo. W tym momencie trzeba pozyskać sponsorów. Najczęściej takich też pozyskujemy, żeby można było z tymi mieszkańcami nie tylko na terenie naszej wspólnoty, ale poza terenem korzystać z dobrodziejstw kultury. Mało tego, też są dzieci, bo my nie mówimy tylko o osobach dorosłych, bo Rada Wspólnoty też trafia do dzieci szkolnej, do takiego społeczeństwa. To nie tylko my dorośli, ale też dzieci. To jest tak naprawdę całe lokalne społeczeństwo Piaskowej Góry, Szczawienka i wszystkich innych rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Są instytucje, które pobierają pieniążki za jakieś wyjazdy i tak dalej, natomiast my, społecznicy, staramy się podać dzieciom i dorosłym i służyć nieodpłatnie. I to czynimy, ale przy współpracy darczyńców, sponsorów i to możemy funkcjonować bardzo dobrze, bo kwota 3000 zł na rok to nie jest powalająca kwota, ale dziękuję Urzędowi Miejskiemu, że mamy telefon, jest światło, mamy opłacony lokal i to są też jakieś koszty. Tutaj mamy szacunek do Urzędu Miejskiego, że pochyla się nad takimi sprawami. Ja w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że kolejne 4 lata ktoś będzie mógł pracować społecznie, o ile będzie chciał. Myślę, że w tej Radzie się znajdę i poprowadzę jeszcze raz te 4 lata ku dobremu. Jak mówi jedna z radnych Renata Wierzbicka, RWS-y w dzielnicach są potrzebne i radni powinni mieć obowiązek do pełnienia w nich dyżurów. Przede wszystkim uważam, że te rady wspólnoty to powinny być dla radnych i radnego powinien być to obowiązek dyżurowania w takiej Radzie Wspólnoty. Jak założyliście Państwo, to radni już nie dyżurują w mieście, w ratuszu, jak to kiedyś było i miało to miejsce. Uważam, że radny powinien dyżurować w Radzie Wspólnoty, żeby mieszkaniec z danego okręgu, gdzie radny kandyduje, mógł się z nim spotkać. Czy to w dobrej wierze, czy w złej, czy z dobrymi informacjami, czy złymi, powinien tutaj dyżurować. I te Rady Wspólnot powinny być w każdej jednej dzielnicy. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Trudno jest odpowiedzieć, jeden jest zadowolony, bo pomogliśmy mu, a drugi nie jest zadowolony, bo nie pomogliśmy. To tutaj mogą się tylko i wyłącznie opowiedzieć mieszkańcy. Myślę, że możemy dać w szkołach, jak dzieci wyjeżdżają. To przełożenie tak naprawdę jest różne. Trzeba po prostu wypośrodkować. Nie wszyscy są zadowoleni z wszystkiego, co się dzieje w Wałbrzychu. Radni już zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w każdej dzielnicy Wałbrzycha. Zachęcam tak naprawdę wszystkich mieszkańców do tego, żeby w tych wyborach, które teraz będą, do tych rad wspólnot samorządowych, postarali się uczestniczyć, bo tak naprawdę kogo wybierzemy do tych rad wspólnot, to tak będzie wyglądała ta rada wspólnoty. Czy ona będzie prężna, czy ona nie będzie prężna, to wszystko zależy od tych osób, które tam się znajdują i jak naprawdę chcą działać dla lokalnej społeczności. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji, tradycyjnie już w poniedziałek. Do zobaczenia.